Cześć dziewczyny. Niestety, ale musiałam zmodyfikować swoje dzisiejsze plany, ponieważ mam trudności w połączeniu z internetem. Złośliwość losu. Dlatego nagram dla Was ten filmik. Jestem fizjoterapeutką i prowadzę swój gabinet Recupero Fizjoterapia oraz współpracuję ze Szkołą Rodzenia Femina w Poznaniu. W każdy piątek prowadzę tam zajęcia. Dzisiejszy temat to ciąża okiem fizjoterapeuty. Zacznę omówienie tego tematu od faktów i mitów. Faktem jest, że ciąża dość mocno zmienia nasze ciało. Choćby przesuwa nam się środek ciężkości ciała, co powoduje, że musimy troszeczkę w inny sposób działać naszymi mięśniami. Ale należy pamiętać o tym, aby dążyć do tego, żeby nasza postawa była prawidłowa. Nie jest to normalne, że w ciąży, mimo tego, że gdzieś tam mamy taki odruch, przesuwamy nasze ciało do tyłu i chodzimy po prostu w taki sposób, ponieważ inaczej się nie da, tak? Świadczy to o tym, że nasze mięśnie nie były do końca przygotowane na tą ciążę i nasz środek ciężkości ciała, przez to, że się przesunął, wyzwolił u nas inną pozycję. Dlatego należy ćwiczyć, aby jak najbardziej zachować ciało w optymalnym położeniu. Wtedy nasze mięśnie i układ cały kostny, więzadłowy jest przygotowany na te obciążenia, które musi znosić w wyniku ciąży. Na której stronie powinniśmy spać? Jest to chyba najbardziej powszechny mit, ponieważ zaleca się spanie na lewym boku ze względu na położenie żyły głównej. Ale prawda jest taka, że przez 40 tygodni, czyli okres trwania ciąży, jeśli będziemy spały tylko i wyłącznie na jednym boku, dojdzie do zespołu przeciążeniowego barku lub biodra i będzie to się objawiało dolegliwościami bólowymi właśnie lewej strony. Można nawet zauważyć, jeśli są kobiety, które śpią na jednej stronie, dość dużą dysproporcję pomiędzy lewą a prawą stroną ciała. Dlatego dla zdrowej kobiety, w której ciąża przebiega w sposób naturalny, bez żadnych patologii, zaleca się spanie na lewym i na prawym boku. Częste zmiany pozycji. Ma być nam po prostu wygodnie. Kolejną rzeczą, o którą chciałabym wspomnieć, to dotykanie brzucha. Jak ze wszystkim, zalecam ostrożność, w sensie takim, żeby nie przesadzać z tymi ograniczeniami. Są kobiety, które czują bardzo dużą potrzebę dotykania brzucha i robią to prawie że cały czas, głaszcząc i dotykając ten brzuch. A są kobiety, które wręcz od samego początku ciąży do końca nie wiedziały, że już są w ciąży, nie miały tego potwierdzenia, a już po prostu czuły ogromny dyskomfort, dotykając swój brzuch. I to jest też bardzo indywidualne. Bierzemy po prysznicu. Najczęściej nasmarowujemy ten brzuch ze względu na to, że jakość w Polsce wody jest nie do końca taka doskonała, jaką byśmy oczekiwali, więc dość mocno wysusza nam naszą skórę i wiemy o tym, że trzeba ją nawilżać. To czuć przez pieczenie, swędzenie, tak? Dobrze nawilżona skóra faktycznie ma mniejszą podatność na rozstępy i lepiej się czujemy, czujemy mniejsze napięcie tej skóry. Dlatego jakby tutaj należy wziąć, nasmarowywać ten brzuch, a czy dotykać i głaskać ten brzuch, to już bym zostawiła bardzo do rozważania swojego indywidualnego, tak? Nie ma żadnego zagrożenia przez dotykanie tego brzucha, chyba że wyraźnie czujemy, że jak dotykamy brzuch, to pojawiają się skurcze. Może tak być pod koniec ciąży, że faktycznie jeśli bierzemy, dotykamy ten brzuch, to gdzieś tam w odpowiedzi mamy odpowiedź dziecka albo macicy, że te skurcze się pojawiają, ale może też być równie dobrze to zbieg okoliczności. Tak naprawdę pod koniec ciąży, po 37 tygodniu, to w każdej chwili może nam się poród zacząć i jest to naturalna, normalna rzecz. Kolejną rzeczą dość kontrowersyjną jest unoszenie rąk do góry. I tu bym zalecała bardzo duży spokój, ponieważ część z Was, która boi się unoszenia rąk do góry, robi to w dość przesadny sposób, ponieważ myślę, że nie należy unosić tych rąk nawet podczas ćwiczeń, tak? Trzeba rozróżnić unoszenie rąk do góry podczas ćwiczenia,
a unoszenie rąk podczas na przykład wieszania firanek. Ponieważ nie zaleca się wieszania firanek ze względu na to, że one są wysoko, nasza koordynacja w ciąży jest trochę ograniczona i jest większe ryzyko po prostu upadku. Kolejną rzeczą, jaką chciałabym z Wami omówić, to jest rozmiar stopy. Prawdą jest, że niestety w ciąży stopa nam się powiększa. Dotyczy to pewnej grupy kobiet, bo nie na wszystkie hormony działają tak samo, ale stopa potrafi nam się zwiększyć nawet o kilka numerów. I nieprawdą jest, że po ciąży ona nam się zmniejszy, bo jest to bardzo indywidualne. Część kobiet wraca do formy sprzed ciąży, mówię tu o stopie, ich rozmiar wraca do ich rozmiaru naturalnego, który miały przed ciążą, a części kobiet niestety zostaje ten rozmiar większy. Kolejnym mitem, który krąży gdzieś tam po świecie, to fakt, że nie należy współżyć w ciąży. Jest to nieprawda. Jeśli Wasza ciąża przebiega w sposób naturalny, fizjologiczny i nie ma żadnych medycznych przeciwwskazań do współżycia, to jak najbardziej możecie to robić. Oczywiście, jeśli macie na to ochotę. Jest to dobry sposób, aby się odstresować, zrelaksować, dotlenić nasze mięśnie, wyzwolić endorfiny w naszym ciele, zbudować więź partnerską albo ją jeszcze zacementować, jeszcze lepiej, a w żaden sposób negatywny nie wpływa to na nasze dziecko. Ono czuje to, co my czujemy. Jeśli my jesteśmy szczęśliwe i spełnione, to i nasze dziecko jest z tego faktu zadowolone. Następną rzeczą, jaką chciałabym poruszyć, to korzyści, jakie płyną z ćwiczeń w czasie ciąży. Po pierwsze, lepsze samopoczucie, co w obecnej sytuacji jest bardzo istotne. Podczas ćwiczeń wyzwalają się u nas endorfiny, które mają zbawienny wpływ na nasze samopoczucie. Po drugie, ćwicząc poznajemy własne ciało. Wiemy, gdzie zaczynamy się, gdzie się kończymy, co niestety nie zawsze jest takie oczywiste w ciąży i dość dużo kobiet jest w stanie, bywa zaskoczone obecną sytuacją, że na przykład nie sięgną tam, gdzie powinny, nie są w stanie się skręcić tam, gdzie powinny. Przez ćwiczenie zdajemy sobie sprawę, w jaki sposób nasze ciało zaczęło nas ograniczać i dokąd mamy możliwość coś wykonać, a dokąd nie. Też dzięki ćwiczeniom jesteśmy w stanie utrzymać tą naszą formę i te nasze ograniczenia są mniejsze. Przez to jesteśmy mniej podatne na urazy ciążowe, czyli bóle, dolegliwości bólowe odcinka krzyżowego, spojenia łonowego, problemy w obrębie karku, tak? Dość często dziewczyny się skarżą, że tu po prostu mają takie napięcie i trzymają tyle rzeczy. Tak, to jest gdzieś tam w wyniku stresowym. Przypuszczam, że większość z nas w obecnej sytuacji to ma. Regularna aktywność fizyczna w czasie ciąży pomaga nasze ciało przygotować do porodu. Raz, że budujemy świadomość naszego ciała. Dwa, jesteśmy w stanie wejść w pozycje wertykalne, które pomagają nam rodzić, które są zalecane przez naszą położną, która nas będzie prowadziła przez ten poród. Trzy, nasze ciało jest lepiej przygotowane, aby tolerować ten wysiłek fizyczny, jakim jest poród. Jaki ten rodzaj aktywności powinien być? Po pierwsze, powinien nam sprawiać radość. I to jest bardzo indywidualna kwestia, bo dla jednej to ćwiczenia jogi będą czymś, co przynosi im ukojenie i poczucie radości, a dla innej będzie to chociażby taniec brzucha czy salsa. Aby ta aktywność fizyczna przyniosła nam te korzyści, które chcemy, to powinna być wykonywana co najmniej 3 razy w tygodniu. Ale trzeba tu uwzględnić takie czynniki, jak nasze zmęczenie, czy samopoczucie, czy mamy zakwasy. Jeśli mamy zakwasy, to być może zbyt intensywnie ćwiczyłyśmy i należy wtedy zmniejszyć albo zmodyfikować rodzaj ćwiczeń. Chciałabym Was ostrzec, w szczególności teraz, kiedy większość ćwiczeń wykonujemy w domu, prawdopodobnie za pomocą jakichś programów, które są w internecie, aby mieć świadomość tego, że mamy pewne ograniczenia we własnym ciele i one są bardzo indywidualne. Mimo tego, że nam mówią, że mamy wziąć duży rozkrok i
Mówią, że nasze ciało jest do tego przygotowane w czasie ciąży, ponieważ hormony działają tak, że po prostu mamy większy zakres ruchu, to miejmy świadomość tego, że jeśli wiedziałyśmy, że przed ciążą ten nasz zakres był ograniczony, to nie przesadzajmy, w szczególności w czasie ciąży, i nadmiernie się nie forsujmy. Niestety, ale takie nadmierne rozciąganie, kiedy nasze ciało nie było do tego przygotowane, może powodować, że uaktywnią się nam pewne dolegliwości bólowe, co będzie sprawiało, że ta ciąża będzie trudniejsza do przebycia. Czyli, żebyśmy dobrze się zrozumiały, ja nie zniechęcam do tego, żeby wykonywać ćwiczenia rozciągające oraz stretching, ale żeby wziąć i uwzględniać te nasze zakresy ruchu, żeby one były prawidłowe, to znaczy takie, które nie powodują u nas żadnych dolegliwości, nie odczuwamy dyskomfortu. Tak, po jednym powtórzeniu możemy nie czuć, że na przykład boli nas spojenie łonowe, ale jeśli będziemy powtarzały to samo ćwiczenie 10 razy pod rząd, to po prostu możemy na drugi dzień poczuć taki ból w spojeniu łonowym, że nie będziemy w stanie w ogóle wykonywać dalej aktywności fizycznej, co będzie działało niestety niekorzystnie dla naszego ciała, bo nie pozwoli nam się przygotować do porodu. W jaki sposób możemy niwelować te nasze dolegliwości ciążowe? W cudzysłowie oczywiście, dolegliwości ciążowe, bo nie ma czegoś takiego, że każda kobieta w ciąży ma ból odcinka krzyżowego, albo każda w ciąży bierze i odczuwa ból spojenia łonowego, albo u każdej kobiety w ciąży puchną nogi, albo u każdej kobiety w ciąży drętwieją ręce, tak? Często to są nasze indywidualne przystosowania, które już miałyśmy przed ciążą, ale dopiero w wyniku ciąży zaczęłyśmy odczuwać te dolegliwości. Albo nigdy ich nie czułyśmy, ale przez to, że nam się zmienił środek ciężkości ciała, troszeczkę nam się przesunęły te wszystkie nasze powierzchnie stawowe, to te dolegliwości się ujawniły właśnie w okresie ciąży. Jednym ze sposobów, tak jak już wspominałam, jest aktywność fizyczna. Pomaga nam niwelować te nasze codzienne dyskomforty. Dwa, przygotowuje nas do porodu. Chciałabym, abyście zwróciły uwagę, w jaki sposób poruszacie się na co dzień. W jaki sposób wstajecie z łóżka, w jaki sposób wstajecie z kanapy, fotela albo maty do ćwiczeń, bo takie codzienne powtarzanie i nadmierne obciążanie naszego ciała może zwiększać te nasze dolegliwości bólowe. My nie zawsze sobie zdajemy sprawę z tego, że nieprawidłowe wstawanie może na przykład nadmiernie obciążać mięśnie proste brzucha i docelowo prowadzić do nadmiernego ich rozejścia. Dość częstym problemem poruszanym w ostatnim czasie jest rozejście mięśnia prostego brzucha. Trzeba pamiętać, że po 35 tygodniu ciąży rozejście mięśnia prostego brzucha jest dość powszechne i jest fizjologiczne. Dlatego nie należy się tym martwić i przejmować. Oczywiście stosujemy pozycje, które pozwalają nam na to, żeby nie nadmiernie obciążać mięśnie proste brzucha, bo one mogą powodować nam po prostu dolegliwości bólowe i dyskomfort w czasie ciąży oraz po ciąży. Samo rozejście mięśni prostych brzucha w ciąży, tak jak już wspominałam, jest fizjologią. Ale problem pojawia się, kiedy po ciąży te mięśnie nie chcą wrócić na swoją pozycję. Może to się objawiać tym, że po prostu pępek mamy wystający, a miałyśmy wklęsły, albo widzimy takie uwypuklenie powyżej pępka. Jeśli w przeciągu 8 tygodni po ciąży to nie zaczyna się chować i dość mocno nas niepokoi, wtedy warto udać się do fizjoterapeuty, aby sprawdził, czy nie mamy nadmiernego rozejścia mięśni prostych brzucha. W ciąży możemy odczuwać rozchodzenie się mięśni prostych brzucha poprzez pieczenie powyżej pępka albo uwypuklenie w postaci takiego stożka. Wtedy tym bardziej powinniśmy zwrócić uwagę, aby nadmiernie go nie obciążać podczas wstawania, zmiany pozycji. Chciałabym Wam przypomnieć, jak prawidłowo wstawać z kanapy. Najlepiej zrobić to, jak się kładziemy na bok, kładziemy nogi, przewracamy się na plecy. Następnie, jeśli należy wstać, to wracamy na bok, opuszczamy nogi, odpychamy się rękoma i wstajemy.
Tak samo robimy z matą. Bierzemy, przechodzimy do leżenia na bok. Jeśli ćwiczenia wymagają pracy na czworaka, przetulamy się na czworaka, zmieniamy na drugi bok, siadamy na boku i dopiero wstajemy. Fajną pozycją i bardzo zalecaną jest pozycja obciążająca naszej dno miednicy oraz spojenie łonowe. Możliwe, że już ją widziałaś w internecie, jak pokazywał ktoś inny, ale na wszelki wypadek przypomnę, jak ta pozycja wygląda. Czyli schodzimy na macie, albo dywanie, albo w jakimś innym miejscu, na którym Cię jest wygodnie ją wykonać, na tak zwanego czworaka, następnie na przedramiona. Tak? Nasza pupa jest dużo wyżej, głowa niżej. I zostajemy kilka minut w tej pozycji. Nie jest ona zalecana dla osób, które mają problemy z nadciśnieniem, ponieważ może to powodować duży dyskomfort. Dla każdej innej osoby powinno to przynosić ulgę. Pozycji, jakich wolałabym nie widzieć w Twoim codziennym funkcjonowaniu, to na przykład taka pozycja. Jeśli wstajesz z łóżka albo z maty, to nie robisz w ten sposób. Te dziewczyny, które mnie znają ze szkoły rodzenia, wiedzą, że ja w prześmiewczy sposób nazywam tą pozycję biedronki. Próbujemy wstać, wstać, wstać. W ten sposób nadmiernie napinamy mięśnie proste brzucha, obciążamy nasz odcinek lędźwiowo-krzyżowy, kręgosłupa. Dodatkowo bierzemy i powodujemy, że nasze dolegliwości w obrębie stawów biodrowych się zwiększają. Nie przynosi to żadnego korzystnego efektu dla nas, a nie zdajemy sobie do końca z tego sprawy. Dlatego zaleca się stawanie przez bok. W tej pozycji wyłączamy nadmierne obciążanie właśnie odcinka tutaj mięśni prostych brzucha. Odcinek krzyżowo-lędźwiowy jest bezpieczniejszy i zdecydowanie łatwiej nam funkcjonować. Nasze dolegliwości bólowe często dzięki temu, że prawidłowo wstajemy i się poruszamy, zmniejszają się. Więc tak jak już wspominałam, żeby zmniejszyć nasze dolegliwości ciążowe, mówię tu głównie o dolegliwościach bólowych, bo tym się zajmuję jako fizjoterapeutka, to prawidłowa postawa naszego ciała, prawidłowe wstawanie z łóżka, kanapy, z maty, prawidłowe przemieszczanie się, tak? Jeśli zmieniamy pozycję, zmieniamy ją stopniowo. Najpierw na bok, potem na plecy, potem na następny bok. Albo możemy to zrobić tak, że leżymy na boku, idziemy w pozycję na czworaka, następnie zmieniamy na kolejny bok. Chciałabym, abyście zwróciły uwagę, czy podczas codziennych czynności nie powodujecie nadmiernych obciążeń swoich mięśni, więzadeł, dna miednicy. Na przykład, w jaki sposób wsiadacie do samochodu, w jaki sposób wysiadacie z niego. Czy wtedy czasem nie robicie jakichś pozycji brzuszka, czy nie pociągacie sobie tych mięśni zbyt mocno. Takie codziennie funkcjonowanie ma wpływ na to, jak się czujecie w trakcie ciąży, jak będzie przebiegał poród oraz na Waszą formę po ciąży. Zdaję sobie sprawę, że dzisiejszy temat jest rozległy i w 100% nie wyczerpałam go. Ale mam nadzieję, że mimo wszystko znajdziecie tu przydatne informacje i rozwiało to Wasze wątpliwości. Zachęcam do komentowania albo zadawania pytań w wiadomościach prywatnych. Wyrażam nadzieję, że niedługo spotkamy się w realnym świecie. Do zobaczenia.